I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs. Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i ja dzisiaj przyszedł do was takim vlogiem z urodzin. Dzisiaj mamy sobotę, 4 marca, a ja urodziny mam 5, czyli jutro. Ale z racji takiej, że właśnie jutro jest niedziela, no to po prostu dziewczyny przychodzą do mnie dzisiaj. No i postanowiłam, że dzisiaj też zacznę coś nagrywać. Jest godzina dokładnie 15:10, a dziewczyny mają być na 16, więc... czekamy, tak, będziemy czekać i tutaj macie balony ogólnie. To jest jedyna taka jakby dekoracja urodzinowa, na którą się zdecydowałam w tym roku i myślę, że nie żałuję. I ogólnie będę miała 15 lat, co nie? Bo tego nie powiedziałam, więc przeskakujemy na 15 poziom, hot 15, czuję się wyśmienicie. Tutaj mamy baloniki i mamy właściwie ich aż 4. Złoty, czarny, biały, no i jeszcze taki zwykły z napisem. Czekając na dziewczyny, pokażę wam spodnie, które sobie kupiłam wczoraj w zasadzie. Są świetne, już mam takie szare i kupiłam kolejne, ale one są ogólnie z innego materiału, są z House'a i są naprawdę spoko, więc polecam. Z jedzenia mam przygotowane tyle rzeczy, więc tak, wiadomo, jakieś chipsy, picie. Te cukierki kupiła akurat moja mama. Żelki, ponieważ wszystkie trzy uwielbiamy żelki, są świetne. No i takie krakuski. No i oprócz tego jeszcze tort od niezawodnej pani Marty, od której właśnie w każdą urodzinę mam tort. One są po prostu przepyszne, najwspanialsze, więc pozdrawiam, jeśli pani to widzi. No hejka. Czy już nagrywa? Oho! Dobra, czekaj, chwila powagi. Mam nadzieję, że to wytniesz. Oczywiście, że nie. No to hejka. Przyszła do mnie Anka. Tak. Ze spóźnieniem. Dobra. Malutkim. 5 minutek tylko. I tak, była też Patrycja, ale ona się szybko zmyła, ponieważ musiała iść. I teraz siedzimy i gadamy, dyskutujemy. To jest... tak, powiedz coś. Cześć. No, ogólnie rozmawiamy sobie bardzo przyjemnie na temat, nieważne. No, jest super, polecam. Jedliśmy pizzę i ona teraz je żelki. Dobre są. Tak. Pijemy szampana. Jest dobre. Oczywiście bezalkoholowego. No, jak żeby inaczej. I tak, jest bardzo fajnie. Atmosfera jak na grzybobraniu. A przynajmniej teraz w kamerze, ale jest świetnie. Pierwszy filmik, jaki oglądałam u Wiktorii na kanale, to był filmik po tym, jak powróciła do... rozpoczęcie roku szkolnego. I jak go oglądałam, stresowałam się, bo myślałam, że powie coś złego na mój temat. Dokładnie tak zrobiłam. Zawyzywałam ją w tym odcinku. Sprawdźcie, link będzie gdzieś, nie wiem gdzie. Ale tak. I kiedy się dowiedziałaś? Kiedy się dowiedziałam, dowiedziałam się parę dni po przyjściu do szkoły, że w ogóle mam influencerkę w klasie. I to w sumie całkiem przypadkiem, do końca myślałam, że to jest żart. Tak wyszło. Urzucony. Pozdrawiamy Emo Patrycję. Dokładnie. Co jeszcze? O, za pierwszym razem, jak widziałam zdjęcie Wiktorii na Facebooku, to myślałam, że jest wredna. A nie jest. Żeby nie było. Jest bardzo sympatyczna. No ale super, widzisz. No. Jakbyście mi wtedy powiedzieli, że parę miesięcy później będę siedzieć w nim w domu, to bym was wyśmiała. Dokładnie tak. Polecam. Czemu to na ciebie bierze, a nie na mnie? Jestem lepsza. Czekaj, bo ja jestem rozmazana. O. Patrz, widzisz technologię? Co? Nie. Tu się biała wydaje. Ja się biała wydaje. Ty jesteś taka ciemniejsza. Ja wróciłam z tym z baru. Ty jesteś jak Seweryn. Margaritka. Dobra. Czemu w ogóle dajemy ludzi na kamerze? To dam to i tak. To mega. No teraz... idziemy jeść tort. Dobra, tak, idziemy jeść tort. Mamy torta, hot 15. Tak, jest świetnie. Ta będzie miała hot 16. No, staro to brzmi. Starość nie radość. Ale tak, 15 jest świetnie.
Tak. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy niedzielę, 5 marca, czyli właściwie są moje urodziny i spędzam je tak, że się uczę. Jest to naprawdę spełnienie moich marzeń, najlepsze urodziny. Po prostu marzyłam o takich urodzinach, ale nieważne. Dużo osób właśnie na Instagramie pisze mi życzenia, więc bardzo wam wszystkim dziękuję, naprawdę. Nie jestem w stanie odpisać wszystkim, więc tak zbiorowo po prostu chciałabym wszystkim podziękować. I co mogę wam powiedzieć? Uczę się, ponieważ ten kolejny tydzień będzie taki mocno średni. Jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że wczoraj jakoś za dużo nie nagrałam z dziewczynami, ale to przez to, że chciałam z nimi spędzić czas, bo w końcu mogłyśmy tak sobie we trzy na spokojnie pogadać. I w zasadzie mogę wam jeszcze pokazać, jakie dostałam prezenty. Tak. A więc zaczniemy od prezentów od moich rodziców. No i na pierwszy rzut lecą perfumy z Victoria's Secret i powiem wam, że ostatnio jak byłam w Warszawie, to je wąchałam i mega mi się podobały, ale w końcu ich nie wzięłam, bo stwierdziłam, że mam te nowe Stolsa i no jest ich trochę dużo i jakoś tak no nie za bardzo pasowało mi kupować nowe perfumy i pamiętam, że potem strasznie narzekałam, że ich nie wzięłam, bo jednak były przecudowne. I tak się właśnie one prezentują, więc mega fajnie, będę miała kolejne perfumy do kolekcji. I wydaje mi się, że właśnie to był chyba taki główny powód, że miałam strasznie dużo tych perfum i po prostu nie chciałam brać kolejnych. Następnie mamy monety, wszystkie trzy książki, które na razie są. I powiem wam, że tego to chyba się tak totalnie nie spodziewałam. Jakby chyba raz tylko wspominałam coś mojej mamie o monetach, bo tak to nie wiem, czy ona by gdzieś je na internecie wyszukała, ponieważ nie śledzi takich jakby książkowych spraw, więc mamy monety, będzie co do czytania, aczkolwiek mam tego strasznie dużo, więc nie wiem, jak się z tym totalnie wyrobię. Następnie mamy buty i są to właśnie Nike, Dunki i powiem wam, że ja je ogólnie mierzyłam w Warszawie, już wam pokazuję, jak one wyglądają. I mierzyłam je właśnie w tej Warszawie i byłam normalnie tyle od kupienia ich, ale nie było mojego rozmiaru, więc bardzo się cieszę, że je dostałam, bo naprawdę mega mi się spodobały. Będę miała w końcu jakieś nowe buty, ponieważ cały czas chodzę w konwersach i już moja mama tak narzeka na to, że cały czas tym samym, że no, mamy takie oto buty. Mega ładne są, bardzo mi się podobają. I też właśnie widziałam na internecie, że dużo osób polecało takie jakby wkładki do wchodzenia w nich, żeby się tutaj właśnie nie zaginało, więc będę też myślała nad kupieniem tego. Mamy następnie prezent od Anki i w środku jest między innymi książka. Tego nikt się nie spodziewał, ale no to było oczywiste, że Anka da książkę. Ona by po prostu nie była sobą. I do tej książki mamy te takie karteczki, są przylepne znaczniki. Oprócz tego mamy świnkę Pepę, więc mega, to jest w ogóle chyba najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek dostałam. Marzyłam o śwince Pepie, to jest hit. No i jeszcze takie oto słodycze. Wracając jeszcze do tych butów, to powiem wam, że od dłuższego czasu chciałam mieć jakieś buty właśnie z Nike i no w końcu mamy. Mam też zamiar sobie na dniach zamówić Air Force'y, aczkolwiek nie wiem, jak mi to wyjdzie, ponieważ zanim ja coś zamówię, to minie pół roku, ale muszę się zabrać za to, ponieważ mam kilka rzeczy właśnie do zamówienia, więc tak, ale no powiem wam, że mega się cieszę, ponieważ te buty jest no trochę trudno jakby dorwać gdzieś, w sensie te takie tego typu, bo są też inne kolory, aczkolwiek ja chciałam takie właśnie uniwersalne. Uczę się teraz angielskiego razem z tą super świnką od Anki i powiem wam, że strasznie mi się nie chce uczyć hitu. Jakby wolałabym mieć WOS niż ten hit, bo to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Więc tak, na razie się uczę angielskiego. Wpuściłam kota, który będzie mi towarzyszył w uczeniu się i cały czas leży na tym grzejniku. No dobra, już nie cały czas, bo schodzi. Ułożyłam sobie tak na razie te książki i powiem wam, że muszę ogólnie zrobić porządek w mojej biblioteczce, bo totalnie jest to wszystko rozwalone. Między innymi pierwsza część jest gdzie indziej, a powinna być obok siebie. No i to bym też dała obok punk, więc no trzeba będzie znowu coś zrobić, ale powiem wam, że strasznie mi się nie chce. Uczę się tego wszystkiego i powiem wam, że załamka, w sensie myślałam, że wyrobię się dzisiaj z tym wszystkim, ale no jakoś tak, nie wiem, nie jestem co do tego przekonana i no niby wcześniej się coś tam uczyłam, ale to jakoś tak mi, nie wiem, średnio wyszło, więc zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie cały czas siedzę nad tym,
No i mam nadzieję, że jakoś się tego nauczę, ale najbardziej po prostu nie mogę z tego hitu. To jest najgorsze, co może być. Serio. Jeszcze jestem ciekawa, co będę miała ze sprawdzianą z historii, bo pan teraz chyba oceni, więc zobaczymy, jak rozpocznę ten tydzień szkolny. No i ogólnie myślę, że to będzie już raczej na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie życzenia i też za prezenty, chociaż wiadomo, że one się nie liczą najbardziej, tylko sama też pamięć, więc dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. No i to będzie właśnie na tyle w tym odcinku, więc zostawcie łapeczkę w górę, no i widzimy się w kolejnym, więc pa pa!